Cześć. Dzisiaj, korzystając z okazji, że mam dostęp do laguny taty, postanowiłem wykręcić mu głośniki i pokazać wam różnicę pomiędzy głośnikami zwykłymi i głośnikami sygnowanymi logiem KBAS na osłonach. Tutaj po prawej stronie macie głośniki zwykłe, po lewej głośniki KBASa. Po czym je najłatwiej poznać? Najłatwiej poznać pod tym, że te głośniki zwykłe są takie jakby tekturki i są zawieszone na piance. Często bywa, że ta pianka właśnie potrafi się wypierdzieć i głośniki nam właśnie nieładnie grają. Te głośniki z tyłu wyglądają tak, żeby je łatwiej rozpoznać. I jeżeli chodzi o piszczki, piszczek wygląda tak, z tyłu tak, jest tu tylko jeden kondensator. I już jak widzicie, jest on trochę mniejszy od tego z KBASa. Głośniki z KBASa. Tutaj jest już lepszy materiał. Zawieszenie to jest guma, która bardzo rzadko ulega uszkodzeniu. I z tyłu, porównajcie sobie tutaj, jest dużo, dużo solidniejszy. Zaraz wrzucę go na wagę i porównamy zarówno piszczki, jak i wuferki. Tutaj jeszcze w tym piszczku, jak widzicie, jest po pierwsze on większy, po drugie z tyłu ma tutaj taką dodatkową cewkę. I tu jeszcze ich porównanie obok siebie. Myślę, jak będziecie szukać, to bez problemu rozróżnicie. I teraz zważmy sobie tutaj nasze piszczki. Ten zwykły waży 31 gram. Ten KBASa 54 gramy. Czyli tu już jest różnica prawie dwukrotna. Ale teraz porównajmy sobie wuferki. Tu mamy jakieś 140 gram. Jak myślicie, ile ten będzie ważył? Tu już mamy blisko 300 gram. A więc jak widzicie, solidniejszy magnes, solidniejsze wykonanie. No i gra to trochę lepiej. Przede wszystkim jest to trwalsze. Jak najbardziej polecam wam, jeżeli tylko nie posiadacie jeszcze, wymienić sobie głośniczki. Demontaż jest bajecznie prosty. Tutaj Torxy T20, te wchodzą na wcisk. Pamiętajcie właśnie, żeby wymieniać i jedne i drugie, ponieważ one robią tutaj komplet. No i co? Na dziś to tyle. Dzięki. Cześć.